hity trzeciej ligi grupy czwartej w Krakowie. Lider Wieczysta Kraków podejmuje trzeci zespół Siarka Tarnożek. Trener Sławomir Peszkosz, przestajemy nazywać go tymczasowym, skoro tak długo prowadzi żółto-czarnych. 96 w bramce Patryk Letkiewicz, 3 Jacek Góralski, 4 Kacper Skrobański, 6 Rafał Pietrzak, 18 Manuel Torres, 19 Sasza Żywec, 22 kapitan zespołu Michał Pazdan, 27 Maciej Jankowski, 29 Paweł Łysiak, 45 Denys Faworyt. Siarka Tarnobrzeg pod dowództwem trenera Dariusza Kantora występuje w składzie. 30 w bramce Hieronim Zoch, 5 Krzysztof Wicki, 6 Marcel Tyl, 7 Kamil Orlik, 8 Dawid Lisowski, 10 Kacper Prusiński, 11 Marcin Kumorek, 16 Wojciech Bieniasz, 20 Bartosz Sulkowski, 25 Szymon Kaliniec, 37 Michał Bierzali. Trzeciej ligi grupy czwartej. No tak jak zapowiadałem, wysoko patrzymy w tabelę. Pierwsze miejsce Wieczysta Kraków, 14 meczy i 29 punktów. Na trzecim miejscu Siarka Tarnobrzeg. Arbitrzy tego spotkania Piotr Szypuła jako główny. Wybrzmiał pierwszy gwizdek sędziego w tym spotkaniu. Rozpoczęła przejęcie w środku pola, od razu prostopadła piłka, jest Jankowski, zdołał przyjąć piłkę, zagranie do Żywca, Żywec, pierwszy strzał, jeszcze z małymi problemami, Hieronim Zoch, ale finalnie. Ależ teraz piłka przedostała się do zawodników Siarki Tarnobrzeg. Jest przy piłce Kamil Orlik, słupek, piłka wychodzi poza boisko. Też mówiłem o Torresie, a po drugiej stronie też bardzo groźny zawodnik Siarki, czyli Orlik. Nie ma tutaj spalonego. Wychodzi Kamil Orlik w indywidualnej akcji. Znajduje czas i miejsce na to, żeby oddać strzał. Kraków. I słychać już, jak dopingują Siarkę tymczasem. Ucichły trochę trybuny po stronie Wieczystej. Teraz szansa właśnie dla gospodarzy. Kondratak, zagranie przed pole karne. Jest strzał Jacka Góralskiego. Zoch na posterunku. Tego poziomu rozgrywkowego w Polsce. W barwach Wieczystej Kraków. Właśnie on przy piłce. Prostopadłe zagranie do Torresa. Torres! Hieronim Zoch przegrał sytuację sam na sam z Zochem. Torres chciał lekko nad bramkarzem Siarki Tarnobrzeg, ale ten bardzo szybko skrócił tę przestrzeń pomiędzy napastnikiem a bramką. Pojawił się tuż przed strzelcem. Można o piłkę powalczyć w takim bezpośrednim starciu fizycznym w powietrzu. Pietrzak szuka Łysiaka, Łysiak opanował piłkę, pusta bramka, nie było jednak nikogo. Ustawiona jest drużyna Peszki, Orlik. Wycofanie przed pole karne. Cały czas Siarka przy piłce, traci ją Kumorek i teraz to Wieczysta wychodzi 3 na 3, już 4 na 4, rusza Torres, wracają Siarkowcy, mogą nie zdążyć, Torres na wyprzedzenie, Manuel Torres mija dwóch zawodników, Torres, zagranie z asystą, a bramkę strzela Maciej Jankowski, udało się wreszcie Wieczystej skruszyć mur piłkarzy z Siarki, fantastyczna akcja na skrzydle Torresa. Minął dwóch zawodników, dośrodkował wprost do Macieja Jankowskiego. Oskarcona Siarka za to, że straciła piłkę. Niestety dla Kumorka to on winowajcą. I tutaj później dwóch kolejnych obrońców nie potrafiło zatrzymać Torresa. Zagranie do Jankowskiego, a ten z najbliższej odległości pakuje piłkę do bramki Hieronima Zocha. Na pewno w żaden sposób taki wynik nie może być satysfakcjonujący dla Siarki. To jest porażka w tym momencie. Wieczysta odskoczy, o tym zaraz, bo Łysiak jest szansą na kolejnego gola. Łysiak broni Zoch. Siarka uwalnia się z kolei od ataku obrońców Wieczystej. Trochę więcej miejsca jest na lewej stronie. Kamil Orlik ze strzałem. Orlik musi sobie poradzić z tym. Patryk, wspominacie również o Garbarni Kraków. Też się zgadzam i też będą mieli pewnie ochotę wrócić. Hełmianka. Tymczasem Żywec do Łysiaka, trochę miejsca, Łysiak, Zoch po rękach, bramka Pawła Łysiaka, przełamane ręce Hieronima Zocha, jest to trochę błąd bramkarza Siarki. I mamy 2-0 już w Krakowie, trochę nas uśpili tutaj piłkarze Wieczystej Kraków w drugiej połowie, ale jak przydarzyła się okazja, to ją bezlitośnie wykorzystali w postaci Pawła Łysiaka. O co zrobił Zoch teraz?
Zobaczmy jeszcze raz Żywec z asystą. Łysiak odwraca się, uderza. On trochę za bardzo usiadł już na tyłku. Tutaj wychodzą z tego obrońcy Siarki. Dobre podanie na prawą stronę. Jest szansa dla gości. Czy zdąży Pazdan na wślizgu? Ależ interwencja teraz kapitana zespołu. Od razu gratulacje od Skrobańskiego. Letkiewicza, brawa na trybunach. Co Pazdan, to Pazdan. Teraz z autu od razu w pole karne Siarka, Orlik przed polem karnym, Orlik już do niego doskoczyli, jeszcze lewa noga Orliga, wydawało się, że to leci do bramki Letkiewicza, przestrzelił jednak Kamil Orlik. Miał dużo miejsca na prawej nodze, przełożył na Góralskiego, organizuje się teraz Siarka do ataku pozycyjnego, Pietrzak i Danielak na lewej stronie. Dobrze rozgrywają zawodnicy Wieczyste, jeszcze przy piłce karny. O, bardzo duże tam było zamieszanie, piłka odskoczyła Rafałowi Pietrzakowi, ale finalnie jeden z zawodników Siarki musiał faulować, bo ten gwizdek sędziego był naprawdę zdecydowany. Zobaczmy jeszcze raz. W gąszczu nóg wydaje się, że nie mamy żadnych wątpliwości. No, nie będzie to Manuel Torres, jak w meczu z Podhalem Nowe Targi, kiedy pan Enkon zmarnował rzut karny, a Denis Faworow, a on karnych nie marnuje. Zobaczmy, czy tak będzie tym razem. Faworow! 3-0, bez żadnych problemów. No to jest specjalista od strzelania jedenastek. Bez żadnej zabawy, pewnie zmylony Zoch. Piłka trzeci raz wpada do siatki Siarki Tarnobrzeg w tym meczu. I tutaj już podopiecznych tenera Dariusza Kantora nie. Nic przed porażką nie. I teraz szansa dla Fidziukiewicza. Z prawej jest Torres. Michał Fidziukiewicz. On będzie szedł do końca. Sam Fidziukiewicz, lewa noga, Zoch. Przy takim wyniku trzeba wybaczyć napastnikowi, że idzie do samego końca indywidualnie. W oczekiwaniu na końcowy gwizdek. Tak wygląda gra Siarki Tarnobrzeg. Nie ma co się dziwić. No zostali dzisiaj w Krakowie piłkarze z Tarnobrzega pobici, ale może wrócą z honorem, z bramką honorową. Interwencja Letkiewicza. Była szansa i chyba najlepsza nawet w tym meczu dla Siarki na gola. Jest bardzo dobre dogranie i tutaj Letkiewicz wybija przed siebie. Pakulski. Jeszcze minuta do końca i szansa dla Wieczystej. Danielak, płaski strzał, Hieronim Zoch. No wszystko dzisiaj bronił Hieronim Zoch bardzo dobrze. Ani razu nawet nie wypuścił piłki. Wygrał pojedynek z Manuelem Torresem. I to była ostatnia akcja w tym meczu piłkarzy Siarki Tarnobrzeg i Wieczystej Kraków. W hicie kolejki 15. trzeciej ligi grupy czwartej. Wieczysta Kraków nie pozostawia złudzeń swojemu oponentowi. To było zwycięstwo, które nawet przez chwilę nie było zagrożone. Wieczysta Kraków zagrała dzisiaj mecz po prostu bardzo dobry. O ile Siarka przez długi czas dotrzymywała kroku Wieczystej, tak z każdą minutą słabła, 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 aż wreszcie to wszystko skończyło się na 0-3.